od pacjentów, tylko zarażamy się takim wirusem przyniesionym przez personel z miasta, że tak powiem. Panie ordynatorze, to jeszcze raz jakby wracając do tej lampy, którą tu widzimy na korytarzu, tego typu zastosowanie, że tak powiem, lamp jest, można powiedzieć, w szpitalu, gdzie mamy do czynienia i z ludźmi chorymi, i z ludźmi zdrowymi. Zabezpieczamy i personel, i pracowników, i też i samych pacjentów. Takie lampy stoją na salach, gdzie leżą pacjenci chorzy na COVID-19. Też personel jest wtedy tam bezpieczniejszy i są też w pomieszczeniach, tak jak tu się znajdujemy, wspólnych, socjalnym. Tych lamp mamy kilka, na bloku mamy ich też kilka, operacyjnych. Ta lampa największej mocy pracuje na sali budzeń o ogromnej powierzchni. No i z tego co wiem, tak to każda innej mocy jest przeznaczona jest w zależności od kubatury pomieszczenia. Lampa, o której pan wcześniej powiedział, 120, miała zrobione badania w październiku tamtego roku i po drobnych zmianach, to właśnie te lampy, które też państwo dostaliście, te lampy są przewidziane na powierzchnię 70 m2 i one kasują drobne ustroje po 2 godzinach o 80%, czyli sprawność podnieśliśmy dwukrotnie, stosując tak zwane światło wirtualne, czyli jest tego więcej światła niż żarówka sama produkuje, natomiast uzyskaliśmy to na zasadzie tak zwanych luster, czyli odbicia światła. Cieszę się, że one mogą Was zabezpieczyć i pomagać jakby w dalszym leczeniu. Jak sam personel ogólnie zareagował na lampy, kiedy się pojawiły? Bardzo dobrze. No przede wszystkim, że nie trzeba tutaj jakichś okularów nosić czy czegoś takiego. Ona pracuje przy pacjencie, czy w izolatkach, gdzie przebywa i pielęgniarka, i pacjent, tak? I nie ma problemu z jakimś obrażeniami związanymi z ultrafioletem. Panie, dziękuję panu bardzo za krótki wywiad i życzymy sukcesu. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.